16:54. Dzisiaj mamy niedzielę. Niedzielę którego to dzisiaj jest? 22 czy 23? Niech zobaczę. 22 października 2023 rok. No, wczoraj transmisji nie prowadziłem, bo deszcz padał. Kotki się pochowały. Dzisiaj też się przymierzałem, ale też nie zrezygnowałem. No i tu mamy naszego czarusia. O, języczek pokazał. A tutaj mamy Rolusia. No i cały dzień są tutaj. Pogoda jest taka, się kisi, że dosłownie nic się nie chce robić, tylko spać. No i zobaczymy, co resztę kotków robi. Pokój 27. No, taki nastrój barowy, jak to mówią niektórzy. No, jesień. Jesień idzie przez park. Hej, Krzysiek. No, jestem na dworze. Hej, chłopaki. No, idę na skarpę. O, jest jeden burasek. Gacuś, to ty? To ty, Gacuś, jesteś? Tak? Mruczysz? Gacuś mruczy? Mruczy Gacuś. No, kochani, rozbudowałem na zimę. Zobaczcie, o, dodałem dwa domki styropianowe, tu jeden, tu drugi, tu jest trzeci, czwarty, no i tutaj jest piąty pod spodem, także kotki mają pięć domków, pięć kotków mogą się pochować, tu widzę, że tak się kręci na skarpie, 5-6 kotków. Co, Gacusiu? Co, Gaciulku? No dobra, to jest to. Pokazałem. Teraz pójdziemy do bocianówki. No, zwykle tutaj 5 kotków, a teraz widzicie jeden kotek. No, kotki się jakieś pochowały. Ta pogoda też jakoś na nich tak działa, że śpią, pochowają się
W sumie wczoraj jeszcze jak deszczyk padał, to już w ogóle nie było co filmować. O, jest drugi. Gdzieś wyleciał. Kicia. No. Pójdziemy do bocianóweczki. No jesień, kochani, no jesień. Hej, Francesco de la Hoya. Nie mylić os u. Prezydent od kotów. Prezydent od kotów, tak jest. O, Szramek jest. Szramek to zawsze chodzi tutaj gdzieś. Szramek, kiciulku. Już się ocierasz o nogi, nie? Tak? Ociera się o nóżki, o. Chodź, Szramek, idziemy do bocianówki. Jeść damy. Jak żeście zjadły. Zobaczymy, co tam jest. Pokażemy internautom. Już dawno nie było filmiku. Cisza. Nawet ptaków nie słychać. Nie słychać ptaków. Ani jednego. Widzicie, kochani? Jaki śpiący park jest, nie tętni życiem. Wszystko jakoś przesypia jakby. Taką pogodę. Otworzyłem, przełączę, włączę światełko. Jest światełko. Możemy iść. O, jest kiciulka jedna wyszła. Mamy 12,6 stopnia, 86 wilgotność. Opatrzność nad nami czuwa. O, tu mamy kotka jednego. Kiciulka. Kto ty jesteś? Murzynek? Murzynek chyba. A, ejajajaj. A. Szramek już tu wskoczył. Tutaj ciotka płaczka. No idziemy do bocianóweczki. Jesteśmy. Kotki wszystko zjadły tutaj i mamy jednego kotka, a zwykle bywało 3, 4, a nawet 5 jak padało, a teraz nie ma. Jeszcze zobaczymy tutaj. Też nie ma. No nie wiem. To ty kichnęłaś? Szukam kotka następnego. No nie ma. Jedzenie zjadły tutaj. Puszeczki mam. Tutaj, o. I tutaj mam puszeczki. Tak to jeszcze jest. Trochę puszeczek, no a karmy tutaj, to tyle co na dnie.
Ale pani Ania mówiła, że wysłała dwa worki suchej karmy po 10 kg. No to jutro przyjdzie, jutro poniedziałek, dzisiaj jest niedziela, 22 października. O, jest. Jest już na kolankach, zaraz skoczy. Tak, Kicia? Już jesteś, już się kręci. Już mi się kręci. Już zaczyna się taniec pingwina. Zaczyna się taniec pingwina. Czekaj, niech ja przyłożę. Ojej, bo mi wytrąci smartfon. Czekaj, muszę jakoś, żeby ciebie pokazać, jak ty tu się kręcisz. No, kiciunia. Kicie. Chodźcie, kiciulki. O, jest. Następny. Jest szramek. Są kicie. Czekajcie. Nałożę wam jedzenia. Zaraz przerwie. No, dałem kotkom dwie puszki wild. I proszę. Jedzą. Kicie, kiciulki. Chodźcie. Mamy szramka. Jacusia i jeszcze jakiś. Już nie wiem, bo się pomieszały. Poprzychodziły. Ja nie wiem, który jest który. No, najadła się. Kicia. I gdzie pójdziesz teraz? A, usiądzie sobie. Teraz jeszcze popiję mleczka, tego wody, bo się pić chce. Nie, kiciulka? No i tak wygląda, kochani. Nic szczególnego, jak widzicie. Jedzą kotki. No a resztę nie wiadomo gdzie. Nie ma bambusi, a zwykle bywa. Pieszczocha nie ma. No i jeszcze innych. Chodź, ciotka. Chodź na jedzenie. Kicia. Chodź na jedzenie. O, jest. Bambusia. Bambusia, kiciusia. Chodź. Chodź, kicia. Chodź, kicia. No, chodź. No, chodź. Chodź do bocianówki. No, idź tam jeść. Chodź. Chodź, kicia. Kicia. Bambusia. Chodź, kicia. Kicia. Chodź, kiciulka. Bambusia. Kicia. No chodź. No nie chce iść. No nic, zrobimy tak. Wystawimy to. Ale tam jest chłodnie. Kurczę, na dworze. Mógłbym wystawić na dwór, a to jest chłodniej. Gdzie ona poszła? Nie ma. Nie ma jej. Gdzieś poszła. Co, najadłam się? Najadłam się, tak? A ty co, nie chcesz jeść? Jesteś pieszczoch? Pieszczoch, ty jesteś pieszczoch. Pieszczoch pana Michała.
No, pan Michał mnie bombarduje telefonami. Boże, chyba z 15 razy wczoraj. No dobra. 12,5. W bocianówce jest 14,5. A tu jesteś. No widzisz. A ja cię wołałem do jedzenia. No. No czekaj, zamknę bramkę. No. Zamknę bramkę. Co, kicia? No jest jedzenie nałożone. Idź jeś. No widzicie. Jest jedzenie nałożone. Ona zwykle wchodzi do bocianówki i je. No a teraz wygląda, że nie. Że najedzone. No zobaczcie, wszystkie poginęły. Domki nie ma żadnego. I tak. Drewniane wszystkie poszły do bocianówki, a dwa te styropianowe, to co pokazywałem, na skarpę. Teraz tylko jeszcze posprzątać tutaj. Trzeba tą słomę tu zagrabić. No to dzisiaj niedziela, jutro poniedziałek. Jeszcze trochę uporządkuję tutaj. Ewentualnie Piotrusia poproszę o pomoc. No to tyle, kochani. W ten posępny jesienny dzień, gdzie się nic nie chce robić, tylko położyć i spać. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.